Jeszcze drzewa nie mów. Brawa dla Reverte. Znów gramy. Brawo. Do góry. Cisza. Pardo, Arango i Bustamante. Po co poszliście na boisko? Żeby pokazać im, gdzie ich miejsce. Co? Tak. Przepraszam. Myślicie, że tak rozwiązuje się problemy? Robicie takie rzeczy w imieniu szkoły? To nie ich wina. Słuchali moich rozkazów. Zmusiłem ich. Bzdura. Proszę powiedzieć prawdę. Zamilcz. Ja jestem koordynatorem sportowym. Nie wtrącaj się. Ale pan nas nie bronił. Jak zwykle. Cisza. Nigdy nie bronił naszych spraw. Zwolnijcie ich, ja wszystko wyjaśnię. Dobrze, idźcie. Słucham. Chciałbym... Za maską nieznośnego Diego kryje się samotny chłopiec, który potrzebuje czułości. Pragnę go przytulić. Czy to znaczy, że się w nim kocham? Czy że muszę pomagać i chronić najsłabszych? Co tu robisz? A co? Nie mogę? Twój whiskacz. Dziękuję. Wybacz. Nie ma sprawy. Przepraszam za opóźnienie. Usiądź, synu. Jak mogłeś zostawić Javiera i wyjść z przyjaciółmi? O czym ty mówisz? Nie udawaj niewiniątka. Roberta odprowadziła go do taksówki. Zaprosiłem go. Kłamiesz. Jasne, że nie. Byli przy tym Giovanni i Tomas. Siadaj. Spytaj ich. Powiedział, że chce wracać do domu. Przysięgam. Myślisz, że nie znam twoich kumpli? Zrobią wszystko, żeby cię kryć. Siadaj. Spytajcie Javiera. Właśnie. Może to tylko nieporozumienie. A gdzie on jest? Poszedł do bufetu. Poszukam go. Zaczekamy w twoim pokoju. Dobrze. Same problemy. Gdzie Santos? Z Teo, w pokoju do nauki. Oglądają telewizję czy coś. Lupito, mogę cię prosić o koleżeńską przysługę? Sprawdź, jak czuje się Teo. Na pewno jest ranny, ale nic nie mówi. Taki już jest. Proszę cię. Czemu ty nie pójdziesz? Wiesz dlaczego? Nie chcę się narzucać. Jose by się zbłaźniła. Jasne. No dobra. Powodzenia. Dzięki. Ale mieszamy. Lola. Dostałam twój list. Czego chcesz? Przeprosić cię. Bo powiedziałaś prawdę, a ja ci nie uwierzyłam. Dziękuję. Nie ma za co. Zerwaliście? Jasne.
Tak jest lepiej, bo tacy faceci są nic nie warci. Wiem. To pa. Nieźle. Ma dopiero 13 lat. Co tu robisz, Javier? Nic. Szukam bufetu, ale to chyba nie tutaj. Nie. Zgubiłeś się? Jestem tu z rodzicami. To znaczy z panem Bustamante i z mamą. Ale nie mogę ich znaleźć. Dziwne, że się zgubiłeś. Czemu? Znasz już trochę tę szkołę, prawda? Dopiero poznaję. Czemu nie mogłem się zgubić? Tu jesteś. Koniec kłamstw. To jest. Odbiło ci, głupku? Nie martw się, kotku. Zobaczysz, że wszystko będzie dobrze i wygramy ten turniej. Potrzebujemy zgody Pasquala. Spoko. Jak mówiłam, mój tata zebrał już mnóstwo podpisów. Skoro tak, to nie ma sprawy. Czemu? Wszyscy go szanują. To bardzo fajny człowiek. Jest ważny? Chyba nie za bardzo. Bo teraz jest strasznie roztargniony. Mam nadzieję, że to nie przez tę laskę. Może się zakochał. Jak możesz tak mówić? Co w tym złego? Nie widziałeś jej. Tatuś, nie może się zakochać w kimś takim. Co jest, kotku? Czemu jesteś taki nieobecny? Szczerze? Nie chcę, żeby ci było przykro z powodu tego, co się stało. Nie, kochanie. Chodź tu. Rozmawiałam z Almą i ona mnie uspokoiła. Co ci powiedziała? Mów. To tajemnica. Super, że wszystko dobrze się skończyło, bo już zaczynałam się martwić. Serio? Tak. Idę się przebrać. Czekaj. To prawda, że chodzisz z Pili? No co ty? Z Pili? Daj spokój. Ja tylko słuchałem rozkazów. Nie ma prawa, tak, Reverte. Diestro działał na specjalne polecenie twojego przyjaciela, pana Mendioli. Nie rozumiesz? Właśnie. Gandia. Dlaczego piątoklasiści nadal robią, co chcą? Zaraz to panu wyjaśnię. Na zdrowie. Uczniowie się pobili. Leci mi krew z nosa, przepraszam. Słucham, Pasqualu. Co jest? Wszystko na nic. Mam pętlę na szyi. Co? Jaką pętlę? Prawda wyszła na jaw. Jaka prawda? Nie gniewaj się na mnie. Ale na początku musiałem trochę nakłamać. Nie miałem wyboru. Teraz mnie przyłapali i to będzie mój koniec. Nie mogłeś znaleźć pracy gdzie indziej? Za wszelką cenę musiałem zatrudnić się tutaj. Ale czemu? Proszę, powiedz, o co chodzi. Muszę już iść. Mogę ci jakoś pomóc? Naprawdę tego chcesz? Jasne. Mów.